Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jakim nienormalnym trzeba być, jakim idiotą trzeba być, żeby zdecydować nie jeść mięsa, dlatego żeby chronić kulę ziemską i środowisko, nie mieć dzieci, żeby chronić kulę ziemską i środowisko, wydawać ciężkie pieniądze, żeby chronić kulę ziemską i środowisko. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, niestety budżetówka, czyli ci wszyscy politycy, wszyscy urzędnicy, wszyscy profesorowie, wszyscy ci lekarze, wszyscy urzędnicy, którzy no, żyją z podatków, teraz sobie wykombinowali te zielone środowisko. Młode kobiety zostały wpędzone, szczególnie młode kobiety zostały wpędzone w ten idiotyzm wegetarianizmu, weganizmu. Także niektórzy jedzą jajka, niektórzy nie jedzą jajek czy masła i tak dalej, i tak dalej. No ale w zasadzie oskarżają, że te krowy pierdzą, że to nie powinno być, no bo metan i to wszystko powoduje, że no świat topnieje, tak? Ten północny biegun, południowy biegun, no straszą nas, że to wszystko stopnieje i wszystko się podniesie o 2 metry, 3 metry, 5 metrów, 10 metrów. No problem jest taki, że w zasadzie nie ma tyle lodu pływającego, tak? No bo lód znaczy nie ma tylu lodu stojącego na ziemi, bo lód pływający to się nie liczy i nie podniesie się o tyle, o ile oni tłumaczą, no ale wszystkie te międzyrządowy panel, czy tam grupa na temat ocieplenia, no to ma około 40 różnych takich modeli, co będzie, kiedy będzie. No i właśnie to mówią, że się podniesie się o ładnych parę metrów, a temperatura podniesie się o 2, 3, 4, 5 stopni Celsjusza. No a teraz jak się popatrzy na te wszystkie rzeczywiste badania, no to nie jest prawda. To wszystko nie jest prawda. Ale najciekawsze to jest to, że każdy normalny człowiek powinien wiedzieć, co to jest Egipt. Tak? Powinien wiedzieć, co reprezentują sfinksy. Te sfinksy, no to te pół zwierzaki, pół ludzie, to ich głowy tylko wystają, a wszystko poniżej, cały ten korpus lwa, czy tam smoka, czy czegokolwiek to było, no to jest pod piaskiem. No i ten piasek to jest właśnie ta najważniejsza rzecz. W sumie cały ten świat arabski, cała ta Sahara, no to jest parę tysięcy lat historia, to nie są miliony. Cała ta ropa, która jest pod wszystkie te Kuwejty, nie Kuwejty, Katary, wszędzie Arabia Saudyjska, wszędzie tam, gdzie jest ten piasek, to tam pod spodem jest od groma tego oleju starszy na jeszcze na setki lat. A skąd to się wszystko wzięło? No to się wszystko wzięło z tego, że tam była dżungla, tam była jedna wielka dżungla, to wszystko miliony lat temu po prostu to zgniło, zamieniło się w ten olej i ten olej jest teraz wydobywany. Także ci ludzie mogą cokolwiek zrobić? No nic w sumie nie mogą zrobić. W XIV, XVII wieku były te krótkie dziesięciolecia, takie małe dziesięcio, czy nawet stulecia lodowcowe. No i Chińczycy są najmądrzejsi. Chińczycy po prostu, jak się czyta tę chińską literaturę, czy te fachowe magazyny, no to oni po prostu mówią, że się przyzwyczają, tak? Tak jak w Egipcie się przyzwyczaili żyć z Saharą, tak Chińczycy powiedzieli, że się przyzwyczają żyć. W Ameryce wariują
i mówią, że za 50-70 lat, no to to miejsce będzie pod wodą, tamto będzie miejsce pod wodą, cały ten ocean się przesunie. No ale co z tego, że się przesunie? No tak się przesunie, tam podniesie się o centymetr czy o 2 centymetry rocznie. No to faktycznie, no to ludzie będą się po prostu przesuwali w głąb, to wszystko powoli zajmie swoje miejsce, ale nie są wydawane miliardy, nie są wydawane miliardy, tryliony. Rząd amerykański rok czy dwa lata temu, no to mieli takie studia i oni powiedzieli, że w najgorszym wypadku ocieplenie do 2010 roku to podniesie się o 6 stopni Celsjusza, no i to będzie kosztowało 500 miliardów dolarów rocznie. No 500 miliardów dolarów to dużo jest, tak wygląda, no ale to liczą, że to będzie 1% dochodu narodowego. No ale to wszystko, te wszystkie pieniądze, no to w zasadzie idą, no nie kompletnie na wyrzucenie, no ale to nie jest najlepsze zużycie. Chińczycy, tak jak powiedziałem, oni produkują te dziadostwo dla Ameryki, produkują dla Europy, no ale oni w ogóle się nie przejmują, przejęli tą produkcję i w ogóle nie zwracają uwagi, a w Ameryce chcą zatłuc, w Ameryce chcą zatłuc całe te społeczeństwo, no i te grupy interesu, oni po prostu chcą pieniądze, spora część wyborców dała się ogłupić i zdała się oszukać. No Joe Biden teraz też popiera te no problem jest taki, że Joe Manchin, czyli to jest demokrata, no ale on był jeszcze jeden z normalnych demokratów, no to przekonał republikanów, że Ameryka musi wydać prawie 700 miliardów dolarów na to, żeby elektronika, no konkretnie półprzewodniki, te metale rzadkie, żeby to wszystko wróciło, no ale to są ciężkie pieniądze, no i republikanie poszli na to, a później Manchin, który był zawsze przeciwko demokratom, zaproponował te kilkaset miliardów dolarów na zielone plany, te zielone plany. No nie ma jak z tego wyjść, tak? No bo te wszystkie alternatywne, ta cała energia alternatywna, no to jest alternatywna energia, ale ona nie jest zamienna energia. Tego nie da rady zamienić. Ta ilość energii, która jest potrzebna, czy wykorzystywana na dzień dzisiejszy, no to nie da rady policzyć. Dzisiaj w Ameryce powiedzmy jest 3% samochodów elektrycznych. Po prostu nie ma tyle gniazdek, gdzie można włączyć, nie ma tyle generatorów, gdzie można to wszystko wykorzystać. Nie ma tyle kabli, nie ma tyle baterii. Chińczycy będą musieli, Chińczycy, no i Indie, i Afryka będą pracowali na 3 zmiany, żeby sprzedawać materiały do samochodów elektrycznych w tym czasie, kiedy węgla w Ameryce się nie wydobywa, kiedy oleju się nie wydobywa, kiedy gazu się nie wydobywa. Także to jest jeden wielki, wielki idiotyzm. No ale najciekawsze jest to, że jak jest zużycie tej energii. No, jak się popatrzy na tą matematykę, no to w 2016 roku, no to 86% energii pochodziło z tych, energia była kopalniana. W zeszłym roku było 80, w tym roku było 82%, czyli można powiedzieć, no tak, przez 6 lat to się używanie energii kopalnianej zmniejszyło o 4%. No ale to nie jest prawda, dlatego że ogólne zużycie energii wzrosło. Także w
5%, 5%, prawie 6% wzrosło zużycie energii z kopalnianej, no i 3% wzrosło zużycie energii tej odnawialnej. Czyli jak ludzie mają więcej energii, no to więcej produkują. Cały świat chce produkować, cały świat chce być bogatszy, cały świat chce wyjść z tej biedy i nędzy. No i od czego to zależy? No zależy od tego, żeby te fabryki pracowały, od tego, żeby ludzie działali. No i najciekawsze jest to, że ta energia będzie jeszcze wzrastała, dlatego że ludzie, jak będzie, nie da rady wrócić do tyłu, tak? No to jedynym wyjściem będzie wybiec do przodu. A jak można wybiec do przodu? No założyć sobie klimatyzację, żeby po prostu żyć. No i ta klimatyzacja, to można przeżyć w jakichś terenach. W Ameryce Floryda czy Arizona, no to do lat 40., 50., 60. nawet, no to były tereny nie do zamieszkania. To były tereny nie do zamieszkania, no bo nie było, była klimatyzacja, ale klimatyzacja była strasznie droga. Teraz klimatyzacja jest relatywnie tania, no i można w tych klimatach mieszkać. Także walka z klimatem, albo wyobraźnia, że klimat można zatrzymać na dzień dzisiejszy i się cofnąć, no to jest jedna wielka głupota. No te sprzężenie zwrotne jest takie, że ludzie nie będą zatrzymywali. No nie da rady zatrzymać jadącego pociągu. Ten pociąg jest w ruchu i nie da rady go zatrzymać. Kopernik, co to tam było, wstrzymał słońce, ruszył ziemię, tak? Także ziemia zawsze będzie latała naokoło słońca, pomimo że wszyscy patrzą się na te słońce i myślą, że to słońce lata naokoło. No nie da rady tego zatrzymać. Te niejedzenie zwierząt też nic nie pomoże, po prostu wykończy te biedne kobiety, które nie jedzą mięsa, nie mają tego żelaza krwistego, tracą miesiączki, tracą możliwość rodzenia dzieci, no po prostu wymrą, no i to nic nie da. To nic nie da na poziomie jednej generacji, jednego pokolenia. Cała ta walka z tym środowiskiem, no to jest jedyne to, że niektórzy robią ciężkie pieniądze. Jak w Ameryce płaci się rachunek za prąd, no to 100, 200, 300, 400 dolarów na miesiąc, no to z tych pieniędzy, no to jest 10, 20, 30, 40 dolarów, no to idzie na tą zieloną energię. A ta zielona energia gdzie idzie? No idzie na najróżniejsze kampanie, które mówią, że są zielone, no. A jak jest subsydiowanie, co się dzieje? No po prostu są firmy, które biorą pieniądze od państwa, czyli w zasadzie kradną pieniądze od podatników, i budują, i budują, i budują, żeby pokazać, no bo czym więcej zbudują, tym więcej mają swoją działkę, tym więcej mają tego swojego komisowego. Na to, że to idiotycznie budują w miejscach tam, gdzie nie ma jak tego wykorzystać, czy nie ma tego jak przesłać, czy nie ma jak tego zużyć, no to już nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, żeby nabudować, najważniejsze jest, żeby raporty zdawać, no bo to jest taka gospodarka planowana, tak? Stolica mówi, macie zrobić to i czy jest prawidłowo, czy nie jest prawidłowo, no to się po prostu buduje, no a później się zużywa, tak? Później się zakopuje, później się wypuszcza ten całą tą energię, to będą tu produkowali, a tam po prostu będą wyładowywali w jakichś obciążeniach oporowych. No bo to było tak jak z Detroit. W Detroit samochody elektryczne. To wielka, wielka sprawa była. No państwo musi dać na samochody elektryczne. No i co się stało w Detroit? Zaczęli produkować Hummery. Wielkie, potężne osobowe ciężarówki. To jest jak czołg. Ta ilość tych baterii w tych Hummerach
to jest nieprawdopodobne, no ale, ale to, to żeby, żeby ekonomicznie to się zrównało z jakimś samochodem spalinowym, no to potrzeba 60 czy 70 lat, no nie da rady. Ludzie z pieniędzmi szpanują, kupują te Hummery, no ale to, to ja nie wiem, ile ten Hummer kosztuje, ze 150 tysięcy. Także cała ta idea subsydiowania bez wolnego rynku, czyli czegoś, co musi zarobić na siebie, czegoś, co trzeba wyprodukować, dać udział własny, dołożyć tą robociznę i mieć jakiś zysk, no to to ma sens, tak? No to ma sens, no bo to prędzej czy później te biznesy znajdą swoją jakąś tam ścieżkę, kiedy ludziom się to opłaca, kiedy ludzie mają zatrudnienie, kiedy inwestorzy mają zarobek, no a wtedy, kiedy się ściga po prostu konfiskuje pieniądze podatników i daje tym, a nie innym, no to nie jest to prawidłowe. No i komu się daje tym, a nie innym? No daje się po linii partyjnej, daje się po linii rodzinnej, daje się po linii kolesiów i tak dalej, i tak dalej, także, że to wszystko jest po prostu bez sensu. Świat w zasadzie się zmienia, no ale jedynie ten głupawy, ten opanowany przez tych nowych komunistów, szczególnie Ameryka, zgłupiała. No jest nadzieja, że to wszystko się teraz zmieni w listopadzie. No jest nadzieja, że to się zmieni przez najbliższe na następne 20 czy 30 lat. Indie i Chiny mają to w nosie. Mają to w nosie i nie dają się ogłupić. Amerykanów ogłupiono tym. No nie ma, Ameryka nie ma takiego wpływu. To jest po prostu kropla w morzu. To nic nie pomoże. Wszyscy na świecie, normalni wszyscy na świecie żyją. Żyją i chcą się przystosować. No ale to rząd kłamie. Rząd kłamie, cały czas prasa kłamie. Kłamali, że maski zapobiegają panice 19. Mówili, że szczepionka zapobiega panice 19. Mówili, że te turbo zapobiega COVID-owi. Biden, Obama wyszedł i powiedział, że całe te ubezpieczenia zdrowotne to będzie można płacić tyle, ile się płaciło, że będzie można mieć lekarza tego, co się miało. No to wszystko było nieprawda. Teraz tryliony dolarów, które były wydane na ochronę środowiska, miały pomóc. No i w ogóle nie pomogły. W 2013 roku tam wydali właśnie setki trylionów. A jak się policzy, czy to cokolwiek pomogło, no to nic. Nic nie pomogło. To jest tylko po prostu forsa do rozkradania przez bandę z budżetówki. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Czujesz szereczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, to jest jedno wielkie oszukaństwo. W Ameryce najciekawsze jest to, że komuniści chcą system jednopartyjny, dlatego, że chcą być przy żłobie. Politycznie chcą wyeliminować przeciwników i oponentów z innym światopoglądem, no bo chcą być przy żłobie. No i to jest jedno wielkie zamordystyczne podejście Bidena, Clintona, Obamy, no wszystkich tych komunistów. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, Clintona, czy Obamę. No widzicie, do czego to wszystko doprowadziło. Byliście w sklepie w zeszłym tygodniu spożywczym. Widzicie, ile to kosztuje. Widzicie, ile kosztuje benzyna. Teraz widzicie, ile znowu pieniędzy chcą wydawać waszymi podatkami. Także głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.